Cześć, witajcie na kanale Miałem Pomysł na Minutę. Cześć. Dzisiaj z nami bardzo malutkie pudełeczko, a jakże przydatne, coś czego nam strasznie brakowało. Jesteśmy mega zadowoleni, że do nas w końcu trafiło, a jest to... Adapter USB 18V. Tak jest, do akumulatorów z serii OnePlus i jest to R18 USB -0. Zapraszamy. Jak już zauważyliście, małe pudełeczko. Ja spodziewałem się, że to będzie duże opakowanie ze względu na duże gabarety akumulatorów, ale się okazało, byłem w błędzie, okazało się, że jest to małe narzędzie, które pasuje na każdy typ akumulatora. Od Ryobi. Oczywiście. Tak jest, bo to trzeba pamiętać o tym, że to jest firmowe. Dlaczego minus zero? Dlatego, że w zestawie jest bez akumulatora. Co możemy na ten temat powiedzieć? No standardowe, zapewne to ma włącznik wyłącz. Tak jest, który znajduje się u góry, co zresztą zobaczymy. Za chwilę pokażemy. Co ma jeszcze? Ma spinacz do kabla. Tak. Port USB 2.1A. Tak jest. Ładowanie, to jest poziom ładowania USB, to jest 1 A, gniazdo akumulatora i coś jeszcze? Chyba wszystko. To nie jest zbyt małe, nie jest skomplikowane, jak zaraz zobaczycie. Tak jest, 3 lata gwarancji. To też jest ważne. Fajna sprawa na budowie, gdzie nie ma jeszcze prądu, a trzeba podładować różne urządzenia USB, bo na przykład możemy sobie podładować nasz wkrętak Ryobi, który jest na mikro USB. Tak, to jest też dobra sprawa. No. On akurat jest ładowany przez mikro USB. Bierzemy kabel od telefonu, podłączamy i ładujemy. I co? I myślę, że my sobie spróbujemy troszeczkę chwilę podładować nasz wkrętak, oprócz tego telefon. A zobaczycie, jak to wszystko działa. Tak, a na razie myślę, że zajrzymy coś do środku. Zapraszamy. Pudełeczko małe, kartonowe. Otwieramy. W środku mamy instrukcję obsługi oryginalną. Grubą, w bardzo wielu językach, jak możecie zobaczyć. Fajnie, idealnie spasowaną do kartonika. Mamy tutaj ulotkę informacyjną, co jeszcze wchodzi między innymi w skład tego zestawu czy tej serii OnePlus. Oprócz tego dodatkowa ulotka informacyjna i nasze urządzenie. Urządzenie wygląda w ten sposób. Ładnie zapakowane. Otwieramy u góry włącznik, wyłącznik. Dwa porty USB. Tak jak tutaj możecie zobaczyć, mamy port 2.1A, a drugi port ma 1 A prąd ładowania. Akumulator. Nasza czwóreczka w pełni naładowana. Zakładamy i wszystko siedzi ładnie. Nie zajmuje dużo więcej miejsca niż sam akumulator. Nasza ładowareczka z kablem mikro USB, również od Ryobi, od naszego wkrętaka. Wtykamy sobie w port 1-amperowy. Podłączamy. Uruchamiamy przyciskiem z góry. Jak widzicie, dioda się świeci. Możemy... trwa proces ładowania. Po wciśnięciu przycisku u góry dioda gaśnie. Telefon. Telefon podłączamy również kabelkiem. Tym samym wciskamy przycisk. Jak widzicie, rozpoczyna się proces ładowania. Ładowanie 1-amperowe, czy tam 2.1A, jedna i druga wartość jest dosyć wysoka, więc dosyć szybko nam się nasze urządzenia będą ładować. Tyle myślę w tym temacie.
Telefon się ładuje, mamy go podłączonego. Tak jest. Jeśli wyłączymy sobie ładowanie, odepniemy kabelek, to tutaj mamy taki wystający element, za który możemy sobie zahaczyć nasz kabel za końcówkę i przez to on nie będzie się gdzieś tam rozwijał i walał i możemy to razem w komplecie przenosić w ten sposób, że odpinamy. I mamy kabel zawinięty. Tak jest. Primo, dużo miejsca to nie zajmuje? Tym bardziej, że nawet jeżeli chcemy zabrać ze sobą akumulator i ze sobą nasadkę, zakładamy, to waga jest około 1 kg, na pewno 1 kg, więc dużego ciężaru nie będziemy ze sobą nosić, nie będziemy po prostu tego odczuwać. Nie wiem, nie napisano wagi na akumulatorze, a ja zapomniałem go zważyć, przyznam szczerze. Co możemy powiedzieć? Przydatne na budowie, tak jak już mówiliśmy, w momencie, w którym nie ma prądu. Tak, na jakichkolwiek wyprawach, wyjazdach. Tak jest. My już widzimy jego zastosowanie razem z akumulatorem na naszych wypadach survivalowych, na wypadach ASG. Na ryby. Dokładnie. Tak, na jakieś wyjazdy. To jest naprawdę bardzo przydatne, jeżeli wybieramy się gdzieś i wiemy, od razu z góry zakładamy, że nie będziemy mieli dostępu do prądu. Z tego, co także uzyskaliśmy informację tu od producenta, jeżeli nawet wyjedziemy, nie wiem, na 2 dni, 3 dni, to na jednym pełnym akumulatorze, który zabierzemy ze sobą, jesteśmy w stanie naładować 8 razy telefon do pełna. Tak jest. Mówimy oczywiście o akumulatorze 5 Ah. I o standardowej baterii w standardowym telefonie, nie dotyczy to tych wszystkich smartfonów typu na przykład Galaxy Note, który ma dużo większą baterię niż coś innego, nie dotyczy oczywiście tabletów. Wartość jest w pełni uśredniona, natomiast realnie przy tygodniowym wyjeździe na jednym takim akumulatorze jesteśmy w stanie funkcjonować tak, z jednym telefonem bez najmniejszego problemu. Fajne, małe, poręczne, niezbyt drogie. Ceny musicie sprawdzać w sieci, dlatego tak jak mówimy, że ceny są różne. Mhm. Prawda, Romku? Tak, ceny są różne, my nie sprawdzaliśmy jeszcze ceny, no ale no, nie chcemy też podawać po prostu, jeżeli będziecie zainteresowani, to na pewno na stronie producenta, bądź w internecie będą podane ceny. Myślę, że aż tak wygórowana cena, bądź różnice, jeżeli znajdziecie na innych stronach, na pewno nie będą aż tak różne. Z tego co wiem, to najlepsze oferty na Ryobi są na narzędzia.pl, także tam są bardzo często kody, promocje, różne inne historie, więc tutaj myślę, że możecie śmiało poszukiwać. On z nami będzie jeździł, wykonany jest porządnie, tutaj nic nie trzeszczy, nic nie, wiecie co, nic się nie ugina, więc myślę, że... Tak, wszystkie elementy, jeżeli chodzi o wykonanie rogi, nie rogi, wszystko jest zaokrąglone, odlew jest bardzo fajny. No jest naprawdę, no jeżeli nawet odłączymy, to też trzyma się fajnie w ręce. Jest naprawdę leciutki, nie? Tak. Na wyjazd pod namiot na przykład na 2 tygodnie. Gdybyśmy chcieli wyjechać na 2 tygodnie gdzieś na pole namiotowe i wiedząc, że będziemy mieli problem z ładowaniem, możemy się wyposażyć w akumulator. 9 Ah, taki tak, jak mamy tutaj. Na oczywiście, którego zakładamy, jak widzicie, też działa. A żeby wam zademonstrować, podłączymy też normalnie telefon. Włączamy. I ładuje bez żadnego problemu. Co jest fajne w tej 9, to jak mówiłem, że powinno nam wystarczyć spokojnie na 2 tygodnie przy normalnym użytkowaniu jednego telefonu. Druga rzecz jest taka, że myślę, że to rozwiązanie bardzo mocno docenicie. Nam się podoba. Wiem, że zaraz pojawią się głosy, że brakuje jednej rzeczy. Brakuje diody sygnalizującej jakby to, że urządzenie jest w trybie pracy bądź nie jest w trybie pracy. I to jest, kiedyś dyskutowałem na ten temat z osobą, która się zajmowała właśnie projektowaniem czegoś takiego i on mi po prostu powiedział, że to jest dodatkowa strata prądu w procesie ładowania, więc generalnie tam, gdzie się da, się tego nie daje. To jest też fajne, że myślę, że jeżeli podłączymy do tego 2 telefony, to nas
też nam na pewno naładuje. Czy podłączymy jeden telefon i połączymy przykładowo, nie wiem, jakiegoś znajomego powerbanka, aby naładować? Chociaż może spróbujemy wam też pokazać podłączenie dwóch telefonów. Tak jest, ja już biegnę po drugi telefon. Mamy? Mamy. Włączamy. Ładuje się u Jacka, ładuje się u mnie. Bez najmniejszego problemu. Możemy ładować na raz, dwa telefony. Tak jest, fajna sprawa, układ jest w pełni pasywny, nie zabiera nam dodatkowo prądu z akumulatora, co też jest fajne. Mhm. I myślę, że tyle. No tutaj nie ma się za bardzo nad czym rozgadywać, my i tak bardzo już się rozgadaliśmy. Myślę, że pojawi się jeszcze druga część na temat tej przystawki za mniej więcej pół roku na jesień, kiedy my już będziemy po naszych wszystkich wyjazdach, wyprawach, po różnych innych historiach. Tak, wtedy będziemy mogli powiedzieć mniej więcej dokładnie, jak to się sprawdziło i jakie dokładnie znaleźliśmy dzięki temu zastosowanie. Tak jest. Mamy akumulator, słuchajcie, półtorówkę, trójeczkę, czwórkę, dziewiątkę oraz piątkę i przetestowanie po prostu tego wszystkiego i sprawdzenie ile i jak, na którym z urządzeń, znaczy na którym z akumulatorów to wystarcza. Do tego tematu pewnie wrócimy, będzie, potrzebujemy trochę czasu na tego przetestowanie. To jest nowość, nowość drugiego kwartału 2019 roku, dlatego strasznie się cieszymy, że możemy się bawić i co? Będziemy kończyć. Tak. Zapraszamy was na nasze vlogi, które wpadają nieoczekiwanie w środku tygodnia. Z tak zwanego partyzanta, tak jest. Na co jeszcze? Na live'y, które są co niedzielę. Na naszego Facebooka, Instagrama, Twittera. Tak jest, wszędzie tam jesteśmy, wszędzie gdzieś tam coś się dzieje. Zapraszamy również na nasze wszystkie grupy. Jeśli będziecie chcieli, powstanie również grupa na temat narzędzi Ryobi. Bo jest ich u nas coraz więcej, oczekujemy też na kolejne rzeczy, więc będziemy nimi dosyć mocno pracować. Natomiast was zapraszamy do zasubskrybowania kanału, do zostawienia łapki w górę i na pewno widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się, hej! Cześć!